Jacek Iwasiów, Mirek Widel. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten ostatni wakacyjny piątek i zapraszamy na magazyn filmowy. Pierwsza nowość, co prawda widzimy tam niektórych polskich aktorów, ale wcale to nie jest tylko produkcja polska. Słowacka. Tym razem. Tym razem słowacka. W roli głównej Maciej Sztur, czyli ekranizacja bestsellerowej powieści U naszych sąsiadów pod tytułem Czerwony Kapitan. Kryminał, który przenosi nas z powrotem na początek lat 90. tuż po upadku komunizmu i tuż przed rozpadem Czechosłowacji. I powiedzmy, kim jest ten tytułowy Czerwony Kapitan? No, to tego może zdradzać do końca nie będziemy. W każdym razie jest to postać owiana pewną legendą, oczywiście złym, złą legendą. A nasz bohater, grany przez Maćka Sztura, musi rozwiązać tajemnicę zagadki kryminalnej, która właśnie sięga swoimi korzeniami jeszcze do czasów mrocznej komuny. I to wszystko w filmie Czerwony Kapitan. Masz przesrane, jeszcze się nie urodził Glina, co by mnie zmusił do gadania? Detektyw Kraus, detektyw Burger. Wydział zabójstw. Nikt niczego nie ruszał. Znam procedury. Widziałem dziś gościa, który miał gwóźdź w głowie. Igły pod paznokciami. Zmiażdżone palce. Przychodzą ci do głowy jakieś litery? Bo mnie dwie. U, B. Kraus coś tam wie, ale nie ma do kogo z tym iść. Dosyć już wiesz, odpuść. Zrobiliście ze mnie zdrajcę i mordercę. Działałem na pańskie polecenie, biskupie. Nigdy nie wciągam ludzi w sprawy, z którymi nie mają nic wspólnego. Jak długo służyłeś czerwonym? Nikomu nie służyłem. Wykonywałem swoją pracę. Klockner ukrył dokumenty. Podobno dowiedział się o tym Czerwony Kapitan. Musimy go dorwać jeszcze dziś. Nie wiemy kogo. Wszystko, co o tym słyszałem, to plotki, legendy, folklor. Myślałem, że on w ogóle nie istnieje. Dałeś się wciągnąć w grę, której reguł nie rozumiesz. Wierni w końcu zaczną pytać, z kim Kościół robił interesy. I tak już dużo wiesz, dałbyś sobie spokój. Ja już więcej nic nie mam. Jesteś bezpieczny już po wszystkim. Dlatego muszę wiedzieć, kto to był! Chroniliśmy tylko Kościół Święty. Jacku, ale nie wiem, czy wiesz, jak to będzie w języku słowackim, w języku czeskim. Czerwony Kapitan. I to jest pierwsza nowość tego tygodnia. Druga to, drodzy Państwo, Mechanik Konfrontacja. Tak, czyli takie kino na pożegnanie wakacji, czyli ostra jazda bez trzymanki dla wszystkich fanów. Kina sensacyjnego, gdzie nie trzeba za dużo myśleć, a można zobaczyć kilka niezłych efektów specjalnych, no i przede wszystkim dużo akcji. Mamy tutaj płatnego mordercę. Znanego z pierwszej części filmu Mechanik, jak najbardziej, który no, stara się przejść na emeryturę, bardzo chce odpocząć, ale źli mu nie dają. Bo wiemy, że w tej branży się na wcześniejszą emeryturę nie przeszła. No chyba, że w worku. No tak, a tutaj jeszcze zostanie w tą całą akcję wciągnięta jego miłość. Tak, jego nowa kobieta w tej roli, Jessica Alba. No to kolejny argument dla panu, żeby wybrać się do kina. I to wszystko w filmie Mechanik Konfrontacja. No i drodzy Państwo, nie wiem, czy pamiętacie przygody Aladdina, kim w ogóle był Aladdin, jego lampa, dżin. No i teraz kolejna, jeszcze zanim opowiemy o tym filmie, kolejne porównanie i przypomnienie. Asterix Obelix, Misja Kleopatra, Obelix, Igrzyska Olimpijskie. No bo jeżeli patrzymy na ten najnowszy film, który wchodzi do kin właśnie w ten piątek, mówimy o nowych przygodach Aladdina, no to widzę, że tam rzeczywiście jest ta dobra ręka do dobrych francuskich komedii. Tak, no zwłaszcza Misja Kleopatra była rewelacyjna, więc jeśli twórcy poszli tym śladem, to na pewno możemy spodziewać się dobrej rozrywki. To są niesamowite odniesienia do czasów współczesnych. Zresztą za chwilę zobaczycie, drodzy Państwo, w zwiastunie tego filmu, że na przykład jest kolekcja na DVD, prawda, filmu. No, w tamtych czasach raczej spiraczona, DVD nie wiem. Tak, dokładnie. Albo na przykład punkty karne, jak kierowca dywanu latającego.
kierującego, zatrzymuje się na stopie, bo mówi, że tylko mu 2 punkty zostały do odebrania prawa jazdy. Wszystkie te smaczki, za które, tak jak Mirek wcześniej mówił, no, kochamy francuskie komedie. I oczywiście nie obędzie się bez lampy, która jest mieszkaniem dla magicznego Gina. A to wszystko w filmie Nowe przygody Aladdina. Magiczna lampa full wypas. Fest czarny charakter. Księżniczka pierwsza liga. A wszystko zakrapiane ginem. I co? Zapala się lampa? Chwila, to twoja nawika? Tak. No to odpuść, bo przynudzasz. Nowe przygody Aladdina. Witamy w Bagdadzie! W Pałacu Sultana. Okazja Aladdina DVD wersja bez cenzury. Nie do przyjęcia, to średniowiecze. Znajdziesz dla niej męża. Nadziane ciacho. Ciacho odpuść. Wystarczy nadziane. No już go lubię. Kazałem to robić? No, myślałem, że tańce to dobry pomysł, ale... Ten festyniarski weekend? Nie. Bez przerwy myślę o tym młodym oszuście, to jego kręcone pukle. Jak nic miał jakiegoś starego mopa w rodzinie. Ach, i to jego spojrzenie. Pogięło panienkę? Nie podważaj wszystkiego, co mówię. I nie myśl, że jesteśmy kumpelkami. Nie ma takiej opcji. Nie poślubi innego. Nie znoszę wezyra. Czuję twój gniew. Wyrzuć to z siebie, wezyr dziad! Walla, walla, kiski ja! Przejdź na ciemną stronę mocy! Czyli gdzie? No tam naprzeciwko. No mega! Przyciągnij, by odblokować. Aladdinek zaszyfrował lampę. I trzeba znać hasełko. Nowe przygody Aladdina. Jeszcze 2 punkty karne i odbiorą mi prawko. Czaję. Nowe przygody Aladdina to, myślę, pozycja obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy lubią dobre komediowe kino. A my teraz przechodzimy do premier przyszłego tygodnia, wśród nich m.in. Destrukcja. To komediodramat. Komediodramat z bardziej naciskiem na dramat. Historia mężczyzny, który traci żonę i w akcie rozpaczy nawiązuje tak trochę zgłupia Franc korespondencję z panią, która przyjmuje reklamacje na automaty, takie jakie znamy z różnych... A one czasami lubią porwać pieniądze, a nie wydać słodyczy. Tak, jest taka trochę forma jakby wyładowania się, też zrzucenia się tego ciężaru, jakim była utrata żony. No i właśnie ta korespondencja zaczyna przybierać bardzo osobiste takie wartości, barwy. I pod jej jakby wpływem też nasz bohater uświadamia sobie, że za bardzo tej swojej żony nie znał, że to jego życie za bardzo nie wygląda tak, jak może by chciał, żeby wyglądało. No i postanawia je trochę przemeblować, można tak powiedzieć. No i czy mu się uda przemeblować i ile w tym będzie komedii, a nie dramatu, dowiecie się, wybierając w kinie film Destrukcja. A teraz czas na hiszpańską produkcję. Almodóvar, Pedro Almodóvar wraca, tym razem w filmie Julieta. I słyszałem, że niestety, według niektórych krytyków, ten film no, nie znalazłby się w top 10 filmów tego reżysera. Znaczy, ja się nie będę na ten temat wypowiadać, bo mówiąc szczerze, dla mnie no, Almodóvar to nie moje kino. Przyznaję bez bicia, to ja tego klimatu kompletnie nie czuję. Natomiast to każdemu reżyserowi zdarzają się lepsze i gorsze filmy. Aczkolwiek my oczywiście nie oceniamy. My staramy się Państwa zachęcić, żeby to Państwo wyrobili sobie opinię. Julieta, mamy kobietę w sile wieku już, dojrzałą. Historia ciężkich relacji matki i córki. Tak jest. Tak w największym skrócie. Oczywiście tam też pojawia się pewien list pisany przez matkę do swojej córki, w którym właśnie rzeczona matka wyjaśnia pewne swoje zachowania z przeszłości. To wszystko w filmie Julieta w reżyserii Pedro Almodóvara. Od przyszłego tygodnia na ekranach kin. Julieta? Ja. No lo puedo creer. Julieta? Madre mía! Qué sorpresa! Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Te vas, te voy a dar mi vida. No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años. Si no te vas, vas a saber. Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste vas conmigo. A tener lo que muy poco.
pocas gente. Algo. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre. Julieta. Yo amo. Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. O por simple pudor. No, w dzisiejszym programie oczywiście nie możemy zapomnieć o naszych najmłodszych widzach. Kolejna produkcja, kolejna premiera właśnie skierowana jest do naszych milusińskich. Mowa o kosmicznej jeździe, hał hał, mamy problem. Kiedy po raz kolejny widzę tłumaczenie polskie tytułu, to mam ochotę zadzwonić do dystrybutorów i powiedzieć: ludzie, zlitujcie się nad nami, przecież my potrafimy choć trochę porozumiewać się w języku angielskim i potrafilibyśmy przetłumaczyć tytuł Space Dogs Adventure to the Moon. Gdzie tam jest hał, hał, mamy problem? No niestety, no jeszcze w kreskówkach to się jeszcze da jakoś przeżyć, ale czasami tłumaczenia tytułów oryginalnych naprawdę dają do myślenia, to prawda. Ale o tym mówiliśmy już niejednokrotnie. Dokładnie. No i co? Mamy tym razem hał, hał, mamy problem? Mamy sierściuchów, cały wór, duży problem, no bo jak zwykle w tego typu historiach trzeba uratować nie tylko najbliższych, ale i cały świat z pomocą oryginalnej bandy przyjaciół. No i to wszystko w filmie, może najpierw angielski tytuł Space Dogs Adventure to the Moon, czyli uwaga, kosmiczna jazda, hał, hał, mamy problem. Ale my nie mamy problemu z zapowiedzią kolejnej produkcji. Lubię takie kino. Lubię thriller, który już w zwiastunie pokazuje, że będzie nas trzymał w napięciu od początku do końca. A jeżeli jeszcze jest odniesienie do współczesnych problemów społeczeństwa, no to jest dla mnie pozycja obowiązkowa. Nerve, czyli tytułowa gra. Wchodzisz albo jako gracz, albo jako obserwator. To może być rzeczywiście jeden z lepszych filmów tego roku, choć no na pewno z tych słabiej realizowanych, jeśli chodzi oczywiście o budżet. Co nie znaczy, że gorszych w realizacji, bo zapowiada się naprawdę dobre kino. Tak jak Mirek powiedział, wchodzisz i grasz. Grasz publicznie, to nawiązanie do social media, które są wszędzie, wszyscy cię obserwują, głosują na ciebie, a ty dostajesz coraz głupsze teoretycznie zadania pod tytułem na przykład, nie wiem, pocałuj nieznajomego i tam no, to jeszcze było akurat 200 dolarów i tak dalej, i tak dalej. Za pocałowanie znajomego 100, zapraszam, które sobie w każdym bądź razie tak, dokładnie, pula rośnie i rośnie też no, poziom tych zadań, jeśli trudność. Chodzi o trudność. Aż dochodzimy do ściany i trzeba podjąć decyzję. A co ważne, nie można się z tej gry wycofać. Wszystko no bo hakerzy jest... już zajęli się kontami. Dokładnie. I życiem prywatnym naszych zawodników. Okazuje się nagle, że wszyscy łącznie z policją biorą udział w tej grze i pilnują jej zasad, więc no nie ma wyjścia. Albo gramy, albo umieramy. No właśnie, wchodzą Państwo do tej gry? Bo ja na pewno, wybierając wizytę w kinie i wybierając projekcję filmu Nerve. Welcome to Nerve, a game like Truth or Dare, minus the truth. Watchers pay to watch, players play to win, cash and glory. Are you a watcher or a player? Are you a watcher or a player? Are you a watcher, player, watch player? It's cool, right? This looks very sketchy. Is this legal? Life is passing you by, you need to take a few risks every once in a while. I do take risks. Okay. You're playing Nerve. Do you accept your dare, V? Kiss a stranger for 5 seconds. Just kiss that guy. Okay. Okay, bye. Apparently the Watchers want me to team up with you. I don't think I'd make a very good partner. Stay. Let's see what else happens. Okay. Heavy. Do you know where I can find this dress? My wallet, my clothes, everything's gone. No, my stuff is gone too. Let's go, come on. Not Johnson. Look, we don't have a choice. Technically, it just says we have to leave the store. Big fan. Hold on, I'm just doing the Y in Daddy. What? He's kidding. Dollar, dollar bill, y'all.
You know that some kid died in Seattle playing this? What happens if I bail? You lose everything. All of our money is missing. Wait, Mom, what? Officer! Officer, I need help. Please, don't do this. How do you know my name? What the hell is going on? Watchers, they stole our identities. We became prisoners of the game. We control your life. The only way out is to win. All right, remember, you're my eyes. No way. Faster! Players, show us your weapons. Nerf to kolejna premiera przyszłego tygodnia, a my na zakończenie naszego spotkania w magazynie filmowym chcemy opowiedzieć o jeszcze jednym filmie. I pomimo tego, że jest lekkie odniesienie, jeżeli chodzi o profesję naszego głównego bohatera, do mechanika, czyli do tego filmu, o którym już dziś wcześniej opowiadaliśmy, no to wcale nie będziemy mieć do czynienia z sensacją. No może troszeczkę, ale bardziej w komediowym wydaniu. Pan Idealny. Będą strzelać, ale nie aż na taką skalę. Pan Idealny, czyli bardzo ciekawy płatny zabójca, bowiem zabójca, który nie likwiduje celów, ale zleceniodawców. Mianowicie, jeżeli chcesz się na przykład pozbyć męża, to zamiast dostać wiadomość, że mąż dostał kulkę, będąc na wyjeździe służbowym, nasz killer odwiedza cię w domu i no niestety żegnasz się z tym światem. To jedna strona historii. Druga strona historii to pewna dziewczyna, która ma strasznego pecha do facetów. Trochę tak też w życiu tak różnie bywa. No i ci dwoje się spotykają. Spotykają się, wybucha wielka miłość, no i jak to w tego typu filmach bywa. Oczywiście trzeba będzie stanąć do walki nie tylko o życie, ale i o własną miłość. Wystrzałowy film, ponoć jak Pan i Pani Smith. Pamiętacie? Kiedy pod jednym dachem... Było dwóch agentów, to było wyrównane, a tutaj dziewczyna spotyka ideał po prostu ale swojego życia. Ale nie wiesz, kim ona jest. A tu się nagle okazuje, że ideał nie do końca jest taki idealny. Chociaż jak gotuje, sprząta, pierze. A czasem kogoś zastrzeli. Pan Idealny to ostatnia premiera, o której chcieliśmy w dzisiejszym programie Państwu opowiedzieć. Jak zwykle gościliśmy w zabrzańskim Multikinie. No i jak zwykle dziękujemy Państwu za to, że spędziliście z nami 20 minut. No i poświęciliście uwagę na to, co my razem z Jackiem mieliśmy do przekazania. To, co chcieliśmy Państwu opowiedzieć o tych premierach. Mam nadzieję, że wśród tych wszystkich filmów, o których dziś była mowa, wybierzecie przynajmniej jeden i wybierzecie wizytę w kinie. A my dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Do zobaczenia.